Państwo zobaczą, nawet przystanek to szpital Grochowski, prawda? No jesteśmy na Grochowie, jesteśmy na pracy. Południe, róg ulicy Waszyngtona, Grenadierów, no bo to jest ulica Grenadierów. Także proszę Państwa, Praga Południe w Warszawie, ulica Grenadierów, a idę po prostu do szpitala. No nie wiem, czy deszcz dzisiaj pada, ale proszę Państwa, z tamtej drugiej strony, proszę Państwa, jest izba przyjęć. Jeżeli Państwa coś ukąsiło, może kleszcz, to tam z tyłu się zachodzi w prawo i jeszcze raz w prawo i lekarz przyjmuje, proszę Państwa. Oczywiście na szczęście u mnie, w moim przypadku, to nie był wcale kleszcz, ale te babki tam, które w kolejce czekały, staruszki, no tak się niecierpliwiły i tak latały, biegały jak koc z pęcherzem z jednej strony w drugą. Nie, proszę czekać, zaraz będzie pani rozmawiała z lekarzem. Proszę czekać, zaraz będzie pani rozmawiała z lekarzem. Także naród hipochondryczny ten, no moherowy. Proszę Państwa, te tereny Grenadierów, Kirasjerów, to są bardzo znane nam tereny, bo żeśmy tu głosili wielokrotnie, śmyśmy. Także wiecie Państwo, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, to dlatego ten naród taki wściekły jest, jakiś taki hipochondryczny, moherowy, dziadowy. No, wczoraj też byłam, proszę Państwa, i dzisiaj będę w Bibliotece Uniwersyteckiej, tu w Warszawie, gdzie jest stara wiara, stara Europa, gdzie stary trawę. No to wszystko tak latało, proszę Państwa, jakby przestraszone, tak, hipochondria. Ale dzisiaj też Radio Tok FM z Mokotowa, z Czerskiej, też miało problemy, że dużo ludzi, goście, którzy przychodzą do radia, się wykłócają, krzyczą, nawet wrzeszczą, że są nerwowi, hipochondryczni i nawet politycy z Sejmu, tak, są nerwowi. Wszystko chcą na raz. Wściekają się, nie rozumiejąc pewnych spraw. Nie są cierpliwi, nie są życzliwi, no przez to, że mają mało tej wiedzy psychologicznej, no to są jakieś problemy. Tu jest, proszę Państwa, właśnie ten szpital Grochowski. Jak pojadę dzisiaj na tę dobrą, tam gdzie Wasz papież był, Dobra 56, do Biblioteki Uniwersyteckiej, no to wiem, że jeżeli człowiek od dziecka, od młodości, ugryzłam się w język, to dlatego tak, proszę Państwa, od dziecka, od młodości jest taki nerwowy, hipochondryczny, no to potem to się rzuca na starość. Albo jeżeli jakieś tam błędy w rodzinie, matka, ojciec wrzeszczą, krzyczą, no to przecież to i tak przejdzie na potomstwo, na dziecko, potem na dorosłych ludzi. Bo tam jak jest play, proszę Państwa, to źródełko jest woda czysta. Zapraszamy Państwa serdecznie. Buteleczkę ze sobą mieć, jakiś pojemnik z wodą i można do czajnika donosić. Chociaż mówią, że w kranie jest woda czysta, filtrowana. No bym przed tym piciem wody z kranu przestrzegała. Tutaj, proszę Państwa, woda nie może być czysta. Dlaczego? Bo tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Tu nie jest prawosławie. Tu nie jest, proszę Państwa, cerkiew. No ten szpital Grochowski. Raz jeszcze i raz jeszcze. No bo dzisiaj wybrałam się. Myślałam, że miałam kleszcze. I to nie jednego, bo takie jakieś dwie, trzy, cztery takie kropki, myślę, jak we mnie weszło, to trzeba będzie mini operację przeprowadzić. No i bardzo miły lekarz był, proszę Państwa. Dostałam też kartę wypisową, że już zaleczył, ale nic nie było z kleszczy. Już nie chciałam mówić, z jakim ja światem muszę walczyć ostatnio. Wrogim, proszę Państwa. No na przykład wczoraj w tej Bibliotece Uniwersyteckiej, na Dobrej, proszę Państwa, ile tych gadów łaziło. Lewo, prawo, hipochondrycznie, nerwowo, taka szła jakaś
dziewczyna kulawa, szurała tym kopytem, ale szurała też specjalnie, oglądała się tak na pokaz, popisowo. Oni tak zawsze, że na pokaz ksiądz się modli, na pokaz lud się podli. Takie różne są przysłowia, ludzie dla własnych potrzeb też zmieniają sobie je. Także proszę Państwa, nieczynne bukiety, wieńce, wiązanki. Taka piękna kobieta, Państwa zobaczył. I ona jest taka chofiasta, tylko że ciut za niska. Chofiasta jest, no, chofiasta. Jak Państwo nie widzieliście Elżbiety Hof w akcji w Zemście Nietoperza, to jest coś tak, tylko że ta jest za niska, to musi być szczuplejsza, bo jak kobieta czarno okulary, piękny strój na czarno schodzi ze schodów, to musi być szczupła, to nie może być jakaś gruba baba, bo przecież nawet wiem, że i Zagórzanka śpiewała też, no może nie w Zemście Nietoperza, ale Halkę to śpiewała, no to tym gorzej, przecież Zagórzanka jest strasznie gruba. Że niech Państwo się przyjrzą, to jest elegancka kobieta, naprawdę wspaniała, elegancka kobieta. Tylko że tak, już jak z tymi wozami będzie chodziła, to będzie robiła się bardziej taka kwadratowa, garbata, ale żeby szła bez tego woza, czyli wozu, proszę Państwa, Mareczek też lubi takie coś wozić, to wiecie Państwo, bo to bazary, Warszawa jest bazarowa, tam jak Państwo pojadą 135, to prosto Państwo pojadą na bazar, proszę Państwa, Szembeka chciałam powiedzieć, Różyckiego. Szembeka to jest dosłownie w przeciwnym kierunku, że jest źródełko, jest, jest. Także proszę Państwa, co? Często się słyszy, co? Tutaj na Pradze Południe. No i jesteśmy właśnie przy tym źródełku. Woda zdatna do picia. Drinking water. Także proszę Państwa, czasem słyszy się tutaj co, ale świadków Jehowy nie ma, bo świadkowie Jehowy nie są w Warszawie tutaj, tylko są w Anglo-Ameryce, Białystok. I teraz tak, proszę Państwa, właśnie ta hipochondria, właśnie ta nerwowość świadczy o tym, że cały ten świat zły jest i leży w mocy złego. Zły jest, bo leży w mocy złego. Będziemy jak chłopu na miedzy, proszę Państwa, tu opowiadać. A jak Państwo zobaczą kurę, no to szybko lepiej ukręcić do worka i w nogi. Proszę Państwa, do Tesco Extra jechać, kupić chleb po złotówce, najtaniej i najsmaczniej. Także wszystko i tanio, także zapraszam. A tak, to wiecie Państwo, tu jest Praga, południe, kaszlą moherowe, dziadowe. Także jeszcze raz, proszę Państwa, szpital Grochowski i już jedziemy na Wiatraczną, proszę Państwa. Ale jeszcze Państwo tego mohera pooglądają, jak on te pety kopci. No, jak on te pety kopci, Państwa, zobacz, tej zielonej bluzeczce. Jaki to moher, Boże. I on ma siły, żeby wszystkich powypieprzać z tramwaju czy z autobusu. Taki to moher. No, także proszę Państwa, nerwowość, hipochondria, oczywiście, że brak cech ludzkich. Popatrzcie się na sztukę średniowieczną w Muzeum Narodowym i z tyłu, i z przodu. Ale o to chodzi, że ten moher, patrz jak on stawia te, jak on kaszlał tu, jak on tu kaszlał, moher, moher, jak on tu kaszlał, proszę Państwa. Także tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, zresztą zwłaszcza, że tu jest linia tramwajowa, Państwa zobaczą. Zaraz będzie Uniwersum Wiatraczna, bo właściwie to chciałam jechać już do parku Skaryszewskiego, ale, proszę Państwa, przejadę się na Rondzie Wiatraczna, są toalety, także skorzystamy z toalety i już jedziemy w drugą stronę, bo na Rondzie Wiatraczna, cóż my tam będziemy organizować? No, a jakie tu moher, czyli że ta szlachcianka, co jeździ 111 po Saskiej Kępie, to dla niej ten moher,
to byłby punktem zainteresowania, szczególnym punktem zainteresowania. Dlaczego? Dlatego, że jak grube baby ona widzi, no to mówi tak, szersza niż wyższa, szersza niż wyższa, a jaka brzydka, jaka obrzydliwa. I ta starucha, co ona mówiła, że Mark Pol, kurwą, Mark Pol, obrzydliwe to wszystko. I wysiadła przy Berezyńskiej, proszę Państwa, poszła do bloczków. Także taka to robota, imieniny kąt, taka to robota, imieniny kąt. Chodźcie staruszków, bo wciskamy. Także już jesteśmy, proszę Państwa, na rondzie Wiatraczna. Nasłuchałyśmy się w tramwaju Mohers, Mohers. Jak się te babki jak pytają o Kordeckiego, cztery, że to do... Jak one się przymilają, jak już, tak, 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 jakby znała faceta 10 lat, który jej powiedział, gdzie to? Czyli proszę Państwa, Uniwersam Wiatraczna, no i rondo Wiatraczna. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Radio Tok FM, Euro Conchita Extra. Praga południe, nerwowa, hipochondryczna. Nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików. Biblia w śmietniku.